przyznam szczerze, że kiedy przeczytałem to dzisiejsze czytanie, i szczególnie o tej tłoczni Bożego gniewu, do której wszyscy zostaniemy wrzuceni tak naprawdę, kiedy zakończy się nasze życie, tak naprawdę trzeba będzie przejść przez tą tłocznię Bożego gniewu, gdzie zostaniemy wyciśnięci, nasze życie zostanie prześwietlone w każdym milimetrze. No to mało to jest optymistyczny obraz, mało to jest optymistyczna wizja. Gdzie zatem szukać nadziei? Nadzieją dla mnie są słowa chociażby zawarte w dzienniczku świętej siostry Faustyny, gdzie Pan Jezus mówi, że kto zwróci się do Jego miłosierdzia, kto będzie żył Jego miłosierdziem, ten doświadczy, że Jezus będzie jego obrońcą w godzinę śmierci, że Jezus będzie walczył za niego w godzinę śmierci. Więc jeśli masz przed sobą taką perspektywę, że będziesz musiał znaleźć się w tej tłoczni Bożego gniewu, to nie wchodź tam sam, to nie chciej tam się znaleźć sam, ale ubierz się już tutaj w Chrystusa, zaprzyjaźnij się z Nim, rzuć się w Jego ramiona, w Jego miłosierdzie, a wtedy tak naprawdę to On będzie razem z Tobą, to On przejdzie razem z Tobą przez tą tłocznię Bożego gniewu. I to jest nadzieja, że On będzie walczył za Ciebie w godzinę Twojej śmierci.